Proszę Państwa, nagrywam ten film w miejscu, o którym trzeba powiedzieć w tym właśnie dniu, 1 sierpnia, bo wtedy dla Państwa będzie wyemitowany. Nagrywam o 6 rano przez przypadek, bo chciałem, aby właśnie tego dnia o 6 rano nagrać ten film i powiedzieć o ważnej osobie, która jest symbolem Powstania Warszawskiego. W miejscu, które jest dla niej i dla tego powstania symboliczne, chociaż troszeczkę zapomniane. Otóż za moimi plecami jest pomnik warszawskiej syrenki. Warszawska syrenka, która stoi tutaj na bulwarach Wiślanych, została wyrzeźbiona przed II wojną światową przez znamienitą polską rzeźbiarkę Ludwikę Miczową. Gdy Stefan Starzyński, legendarny prezydent Warszawy, zamawiał ten pomnik, Ludwika Miczowa chciała, aby ta warszawska syrenka była symbolem zwykłej, warszawskiej, fajnej dziewczyny. I jako modelkę do tego pomnika wybrała swoją kuzynkę, młodą dziewczynę, wówczas 20-kilkuletnią Krystynę Krachelską, zdolną studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, poetkę, piosenkarkę, robiącą wówczas w wolnej Polsce, powiedzielibyśmy, karierę. I właśnie Krysię Krachelską wybrała jako modelkę, która dała jej twarz i wizerunek tej wyrzeźbionej syrenki. Stefan Starzyński odsłonił ten pomnik w czerwcu 1939 roku, a więc jeszcze przed wybuchem wojny. Szczęśliwie to jeden z nielicznych pomników warszawskich, który ocalał w czasie II wojny światowej, został nieco uszkodzony, ale nie został zniszczony. Natomiast Krysia Krachelska, gdy wybuchła II wojna światowa, a wcześniej już była zaangażowana w działalność patriotyczną, działała w harcerstwie, prowadziła nawet drużynę Zuchów, natychmiast zaangażowała się w akcję niepodległościową jako działaczka konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Krysia Krachelska, która była niezwykle zdolną dziewczyną, pisała wiersze i piosenki dla żołnierzy Armii Krajowej. Wśród tych piosenek jest jedna, którą każdy z nas na pewno wielokrotnie słyszał. Hej chłopcy, bagnet na broń. Muzykę i słowa do tej piosenki napisała właśnie Krysia Krachelska. A gdy powstanie wybuchło, cóż mogła zrobić? Poszła w nim walczyć jako sanitariuszka. Była dzielną dziewczyną, wówczas zaledwie 30-letnią, bo urodziła się w roku 1914. Już w pierwszym dniu, w zasadzie w pierwszych godzinach walk powstańczych, została bardzo ciężko ranna, gdy pochylała się nad rannym kolegą powstańcem, aby nieść mu pomoc. Została ranna od niemieckich kul. Starano się jej pomóc, ratować jej życie w niewielkim powstańczym szpitaliku przy ulicy Polnej. Nie udało się. Zmarła nad ranem 2 sierpnia. Dzisiaj też jest ranek. Ranek szczególny, ponieważ ranek, w którym Krystyna Krachelska miałaby imieniny, gdyby żyła. Była z marca, urodziła się 24 marca, więc nie obchodziłaby urodzin, tak jak większość Krystyn właśnie w marcu, ale w lipcu, w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam nad ranem ten film. Ranka 2 sierpnia Krystyna Krachelska już nie dożyła. Wielki nasz znawca literatury, profesor Pigoń, napisał kiedyś o Kamilu Baczyńskim, który także zginął w powstaniu, że losem naszego narodu jest strzelać do wrogów diamentami. Tych diamentów było niezwykle wiele. Była nim także Krystyna Krachelska. Dzisiaj, w dniu, który jest szczególnie poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, pamiętajmy o niej, pamiętajmy o tych wszystkich, którzy ginęli w Powstaniu Warszawskim w czasie wojny światowej, ginęli w wielu konfliktach, aby Polska mogła być wolna. Kłaniam się sprzed pomnika warszawskiej syrenki, który ma rysy Krystyny Krachelskiej, Zbigniew Giżyński.